Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Rukowicz. W tej części kursu zajmiemy się znowuż tutorialem dla osób początkujących, ale takim trochę bardziej skomplikowanym. Mianowicie wymodulujemy sobie domek trochę bardziej skomplikowany niż ten, który ostatnio w kursie umieściłem. Ten, który był ostatnio w kursie, to była bardziej zabawa, a teraz czas zrobić kawałek prawdziwej architektury. No i tak naprawdę to nie jest aż tak naprawdę prawdziwa architektura, ponieważ zaraz zobaczycie, jak ten domek wygląda. Przygotowałem sobie w Blenderze wcześniej model, z którego zrobiłem zrzuty ekranu. Ten model jest troszkę bardziej skomplikowany niż ten pierwszy domek robiony dawno temu. Tak wyglądają na kolejnych rzutach, to jest rzut z prawej strony, wersje tego domku. Okay? One są zrobione w Blenderze, aby było łatwo ustawić w miarę siatkę, a tu już jest jakiś tam końcowy render, również bardzo uproszczony. Widać, że domek ma okno, ma jakiś daszek, ma przybudówkę ze skośnym dachem, dach w głównej części na piętrze jest również skośny, dwuspadowy. Tak wygląda od przodu, jakieś drzwi, powiedzmy sobie do garażu czy czegoś takiego. Zapomniałem oczywiście o podparciu tego daszku, więc na pewno by się po jakimś czasie złamał. No ale chodzi tylko o ćwiczenie z prostej architektury, a nie taki prawdziwy przykład z planów architektonicznych, bo taki wrzucę dopiero później, kiedy już zrobimy sobie zadanie tego typu. A więc ten domek wygląda w ten sposób. Można go sobie zaimportować do Blendera i właśnie mam zamiar pokazać, jak to można zrobić. A więc wracamy do Blendera, usunę te napisy. I na scenie, którą tutaj mam, pustej scenie, należałoby rozpocząć pracę i taki domek zacząć budować. A więc na początku należy wczytać tak zwany obrazek referencyjny. Obrazek referencyjny jest to na przykład rzut takiego domku, jeden z tych, które pokazałem. Aby wczytać taki obrazek, możemy postąpić na trzy sposoby. Pierwszy sposób to włączyć sobie wtyczkę Import Images as Planes. Tutaj mam wtyczki, jeżeli wpiszę import, to znajdę w całej liście coś takiego jak importuj obrazki jako plainy, czyli jako moje mesze. Ta wtyczka jest zaznaczona. Jeżeli rozwinę, zobaczę, że ona znajduje się w menu File Import Images as Planes lub menu Add Mesh Images as Planes. Więc jeżeli coś takiego zrobię, to dodaję po prostu zwykły mesh i tutaj jest ta moja wtyczka Images as Planes. W tym momencie otwiera się po wybraniu tej opcji okno, w którym wczytuję sobie te obrazki. Tutaj mam te obrazki i powiedzmy, że chciałbym wczytać obrazek od frontu, front solid, na przykład taki. Wczytuję ten obrazek i jak widać niewiele się pojawia, mimo tego, że manipulator stoi na środku. Jeżeli jednak przekręcę swoją scenę i się dokładnie przyjrzę temu, co tutaj się wstawiło, to widzę, że tutaj powstał jakiś malutki obrazek wielkości znaczka pocztowego. Gdybym zbudował domek w oparciu o ten obrazek, no to miałbym domek jak dla krasnoludków. A zatem będzie trzeba ten obrazek trochę powiększyć. Więc na początku zobaczmy, co to tak naprawdę jest. Rozciągam go skalując i to tak całkiem znacznie. A następnie w menu opcji dostępnym pod przyciskiem N włączę może sobie wyświetlanie w zakładce Display, które będzie się nazywało Textured Solid, czyli włączę taką opcję i mój obrazek ma dodane na sobie mapowanie UV. Tutaj widać, że jest UV mapa. To w tym momencie będzie pokazywany w widoku Solid, czyli tym, który jest tu w tym menu i będzie widać teksturę, więc obrazek wygląda w ten sposób. I to jest widok od przodu. Jest teraz oczywiście przeskalowany, jego skala wynosi 137, więc jest naprawdę ogromny. I teraz środek tego obrazka znajduje się w środku układu współrzędnych. Należałoby taki obrazek ustawić w pionie, od przodu patrząc, a więc w takim widoku. No więc obrócę go teraz o 90 stopni na X. No i należałoby go teraz tak ustawić, aby w miarę pasował do siatki. I to jest pewien problem, ponieważ zobaczcie, tutaj na tym obrazku widać, że jest zapamiętany pewien środek, pewien wspólny punkt, który jest na wszystkich rzutach. To się okaże, gdybyście te rzuty obejrzeli wcześniej, to by się okazało, że rzeczywiście środek zawsze był w tym samym miejscu. A więc jeżeli taki środek ustawię w miejscu, gdzie jest środek, to w tym momencie powinien mieć w miarę sensownie rozciągany ten obrazek, tak aby dopasować jego wielkość we właściwym miejscu. Natomiast jeżeli ja ten obrazek będę skalował, to on będzie mi się skalował trochę bez sensu. Skaluje się względem własnego środka, a nie względem punktu 3D. Mogę zatem wcisnąć Shift-Ctrl-Alt-C i wybrać Origin to 3D kursor, aby skalować swój obrazek względem prawdziwego środka, który już tutaj mam ustawiony. Teraz tak. Jeżeli włączę widok siatki, to widzę, że środek obrazka jest rzeczywiście w środku układu. Mogę wcisnąć Shift-S, dać Selection to Grid, aby się upewnić. Natomiast tylko w widoku Solid będę w stanie skalować ten obrazek tak, aby zobaczyć rzeczywiście jego obraz. Czyli tylko w widoku Solid on będzie mi tu pokazywał jakikolwiek podgląd tego mojego domku. To jest jedna z rzeczy, która jest dosyć taka niezbyt przyjemna. Chciałbym widzieć również w trybie Wireframe, czyli w widoku, który jest dostępny tutaj. Widok włosowy, siatki włosowej tak naprawdę. Ale nie widzę go, więc to jest jedno z ograniczeń, które powoduje, że taki obrazek nie za bardzo nadaje się po wstawieniu go jako mesh, jako plane do pracy. No więc
Gdybym się jednak uparł, to musiałbym powiększyć sobie widok i tak przeskalować na swój obrazek, aby uzyskać jego zgodność z siatką. Jeżeli teraz będę patrzył, jak wyglądają te linie siatki z obrazka i linie siatki mojej prawdziwej, to widzę, że muszę go trochę jeszcze porozciągać, korygując dokładnie skalę. Skala, którą uzyskuję w ten sposób, niekoniecznie będzie idealna. Na przykład widać, że tutaj oś X niezbyt pasuje do osi X, mimo tego, że pionowe osie siatki są OK. Jeżeli troszkę przesunę ten obrazek w osi Z na dół, no to jest szansa, że to dopasowanie będzie trochę lepsze. Ale zawsze pozostanie pewna niedokładność tutaj. To jest związane po prostu ze zwykłym marginesem błędu. Tu widać na przykład już, że do siatki to pasuje raczej średnio. No więc to jest jeden z problemów. Drugi problem, gdybym wczytywał obrazek w ten sposób i gdyby to był prawdziwy skan pochodzący z planu architektonicznego, który wydarłem siłą architektowi, to taki skan mógłby być rozciągnięty w osi X lub Y, a więc musiałem dodatkowo dodać jeszcze skalowanie typu Y albo typu X. Widziałem także takie skany, które były trochę skręcone, a więc nie szły równo przez skaner. W związku z tym w tym momencie pewne osie, które były równoległe w jednym miejscu, były krzywe w innym miejscu i to już jest wtedy prawdziwa porażka. Więc pracując z takim obrazkiem, narażam się na niewygody i jest to o tyle niezręczne narzędzie, ten podgląd, że na tym obrazku musiałbym później budować jakieś obiekty, a te obiekty, gdyby były poza nim, będą się oczywiście chowały. Czyli tu miałbym jakiś domek, to już niestety go nie zobaczę w widoku od przodu, ponieważ obrazek mi go zasłania. I pewne ograniczenie Blendera tutaj staje się bardzo szybko widoczne, ponieważ wiemy, że możemy dla zwykłego mesha, który nie jest w trybie Textured Solid, ustawić coś takiego jak przezroczystość. Jeżeli dla tego mesha wejdę do materiałów, wyłączę nody, które były włączone z powodu wcześniejszego ustawienia na Cycles i ustawię sobie Transparency z alfą poniżej wartości 1, to widać na podglądzie materiału, że ten obiekt staje się przezroczysty. Aby jednak w widoku 3D taką przezroczystość włączyć, należy przejść do zakładki Object, to jest ta zakładka tutaj, i włączyć Transparency. W tym momencie mogę włączyć przezroczystość mojego obiektu, ale to jest wszystko fajne, z tym, że nie mam tutaj widoku swojego domku. Ten obraz, który tu był, zniknął, ponieważ wyłączyłem opcję Textured Solid. Jeżeli taką opcję włączę, to niestety stracę przezroczystość. A więc praca z meshami wstawionymi jako obrazki mija się z celem. To jest w ogóle bez sensu. Oczywiście, jeżeli ktoś jest hardkorowcem, może w ten sposób pracować i coś rzeczywiście zbuduje, jeżeli założymy, że będzie ten klocek ustawiał zawsze przed obiektem. A więc w pewien sposób ustawiając ten obrazek gdzieś tam daleko w tle, na przykład w osiach, gdzieś tutaj powiedzmy sobie, jest szansa, że moje obiekty będę mógł budować i spokojnie coś z tego rzeczywiście wyciągnę. Jest to jednak karkołomny tryb pracy. A więc usunę ten obrazek, usunę również kostkę i spróbujemy znowuż od początku. Aby zrobić to porządnie, mam pozostałe dwie możliwości. Jedna z tych możliwości związana jest ze standardowym ustawieniem w Blenderze, która nazywa się Background Image. Background Images jest to opcja, która pozwala mi dodać do tła, tu bezpośrednio w widoku 3D, jakiś obrazek i o tym opowiadałem wcześniej w kursie. Jeżeli włączę tę opcję i dodam jakiś obrazek, to wtedy pojawia mi się tutaj taki mały panel. Ten panel będzie możliwy do wykorzystania we wszystkich przypadkach, kiedy będę pracował w widoku 3D ustawionym wzdłuż osi siatki. A więc jeżeli przekręcę swój widok, to w tym momencie obrazka nie będzie żadnego widać. Jeżeli jednak ustawię się w widoku od przodu i tu będę miał napisany front i będę miał napisany widok ortograficzny, więc piątka na klawiaturze oczywiście musi wyłączyć widok perspektywy, to wtedy w takim widoku obrazek mogę ustawić. Jeżeli dodam jakiś obrazek, na przykład niech to będzie ten front, który przed chwilką wczytywałem, o ten, to w tym momencie ten obrazek się tutaj dodaje. No i jest wszystko w porządku, pozornie. Natomiast tak, ustawienia tego obrazka domyślne są takie, że on wstawia się dokładnie w środku układów współrzędnych, a więc znowuż punkt środkowy jest w innym miejscu, niż bym chciał, żeby był. Wielkość tego obrazka jest ustawiona na jakąś arbitralną skalę wynoszącą 5, no i mam jeszcze możliwe do ustawienia przezroczystość. Dodatkowo ten obrazek widoczny jest nie tylko w widoku od frontu, ale również z prawej strony, z góry, z dołu, jeżeli bym chciał i tak dalej. To dlatego, że mam ustawione tutaj osie, które ustawione są na wszystkie osie, wszystkie widoki. Nawet w widoku z kamery będę widział ten domek, a więc można powiedzieć, że on mnie prześladuje. Prawie tak jak Lenin w dawnych czasach. No więc teraz tak, jeżeli wybiorę zamiast All View z tego małego menu polecenie, żeby widać było tylko w osi Y od frontu, to wtedy mój domek będzie widoczny tylko w tej osi. Jeżeli się ustawię w jakiejś innej osi, to tego domka wtedy już nie będzie widać. No więc to jest pierwsza rzecz, którą należy ustawić, a więc dla każdego widoku mogę ustawić sobie osobny obrazek. To jest OK. Teraz następna rzecz, którą trzeba zrobić, to skorygować skalę, ponieważ ta skala, która tutaj jest, to 5, to jest zupełnie bez sensu. Oczywiście można się przyjrzeć na tym obrazku, zmniejszając mu jeszcze przezroczystość, że domek, który tutaj jest, jest rozciągnięty na dwie duże takie oczka siatki.
widać tutaj po tej skali. Jeżeli zatem ustawię sobie tą siatkę z obrazka, tak samo jak siatka będzie w moim blenderze, w moim widoku 3D, no to wtedy będę miał w miarę sensownie zrobioną skalę. A więc przezroczystość jest teraz ustawiona na minimum i teraz mogę wziąć ten obrazek i zacząć go skalować tak, aby on rzeczywiście dopasował się do jakichś takich małych tutaj oczek siatki. Sprawdzam teraz, jak to wygląda, ale żeby mieć pewność, że rzeczywiście to będą dwie duże jednostki siatki, dodam na początku cube'a. Cube, jak widać, zajmuje tyle. To jest właściwa skala odniesienia. Jeżeli teraz będę skalował ten swój obrazek, no to oczywiście muszę dobrać pi razy oko, jakoś tak na krzywe oko, że tak powiem, właściwą skalę. Więc teraz tak, mam teraz przeskalowane mniej więcej w tym samym układzie to moje tło, które tutaj wstawiam, ale mimo wszystko nie jest to skala dokładna. Jeżeli będę kombinował teraz, to powinienem teraz zadbać o to, aby ustawić środek obiektu tam, gdzie był rzeczywisty środek, a więc przesuwam ten obrazek. Przesunę go najpierw na osi Z. Jeżeli go przesunę na osi Z, tak aby te dwie osie mi się złożyły razem tutaj, no to wtedy mogę dokładnie i precyzyjnie skorygować, czy rzeczywiście powiększenie tego obrazka jest rzeczywiście takie, jakie chciałbym, aby było. Mogę tutaj też wpisać współrzędne ręcznie, damy 68 teraz, aby precyzyjnie, naprawdę precyzyjnie ustawić położenie na osi Z, tak aby było w miarę ok. Tam 67, myślę, że tak można byłoby zostawić. Teraz tak, ponieważ oś Z jest już ustawiona, to mogę teraz bezpiecznie skalować ten obrazek, przesuwając pozostałe osie. Ale problem jest z tym, że nie zawsze to będzie działało. W tym przypadku działa, dlatego że oś Z jest w środku tego obrazka. No więc ustawię sobie teraz skalę mniej więcej w ten sposób. Ja by ją dokładnie skorygować, zobaczę, jak wygląda na samych krawędziach. Krawędzie są ustawione teraz jakoś tak, że ta siatka nie do końca do siebie pasuje, ale żeby to było zgodne, należy teraz skorygować nie tylko położenie na osi Z, ale również położenie na osi Y. Weźmy sobie jeszcze troszkę zmniejszą. Teraz widzę, że ciupinka jest jakby dalej ten obiekt. Może tak, może damy jednak 7, to zależy od podglądu trochę, więc wymaga to kilku prób. Dobrze, teraz na osi Z jestem ustawiony, trzeba teraz skorygować oś X. Oś X jest tutaj, a więc podnoszę swój obrazek na osi Y. Oś Y w tym momencie oznacza oś pionową i ustawiam go w tym miejscu. Jeżeli to zrobię, to teraz muszę sprawdzić na samej górze, czy pasują do siebie poszczególne oczka siatki. Jak widać, pasują prawie doskonale, a więc mogę już nie korygować za bardzo ustawień, tylko po prostu tak go zostawić. W tym momencie mój obrazek jest ustawiony jakoś tam w siatce, widać go w widoku od przodu i to jest taki dobry punkt startowy. Oczywiście zawsze warto mieć jakiś punkt odniesienia, więc jeżeli macie siatkę na obiekcie z planem architektonicznym lub jakikolwiek obiekt ma podane wymiary, w tym przypadku nie mam tych wymiarów, no to warto byłoby taką siatkę skorygować. I o tym, jak ustawić wymiary do prawdziwych wymiarów, opowiedziałem w jakimś innym tutorialu. Dobra, więc teraz jeżeli już mam ustawiony obiekt z podglądem w siatce, no to można byłoby zacząć modelowanie. Z tym, że za chwilę będzie mi potrzebny jeszcze jeden widok, to znaczy widok od strony bocznej, ze strony prawej. W tym momencie potrzebuję następnego takiego małego panelu, który będzie dodawał mi obraz, ale widoczny od strony prawej. W związku z tym wczytuję sobie Add Image, robię nowy taki panel z obrazkiem i wczytuję go przez wybranie polecenia Open, wybranie ostatnich lokalizacji i mam tutaj widok Right Solid, przygotowany przez tego przyjemnego człowieka, który to zadanie wymyślał. No więc biorę sobie Right Solid, wczytuję Open Image i cała sytuacja się znowuż musi powtórzyć, więc znowuż muszę ten widok przeskalować w taki sposób, aby on pasował do właściwej wielkości. Oczywiście to może być zupełnie inna skala obrazka i to oczywiście rodzi problemy. Jeżeli zrobię teraz coś takiego, że będę miał przezroczystość na 0,7 w tym moim obrazku, to jest obrazek widoczny od prawej strony, również zamiast All View wybiorę sobie oś X-ową widok z prawej strony, no to teraz należy ten obrazek przeskalować. Teraz od razu widzę, że szerokość tego mojego obiektu, który tutaj jest, to są znowuż dwa oczka siatki. Jakoś tak wyszło, że tak w siatce był ładnie ten domek zbudowany. Normalnie się to nie zdarza, ale w tym przypadku jest to jeszcze w miarę proste, bo to zadanie jest tylko wstępem do prawdziwego modelowania z architektury. A więc jeżeli to są dwa oczka siatki, to muszę swoją siatkę z tym obiektem tak ustawić, aby pasował do dwóch oczek siatki, a więc skaluję go tym razem zmniejszając. Zmniejszę go gdzieś do tej wielkości i znowuż zobaczymy, co będzie, jak ustawię go na osi Z. Więc minimalnie przesuwam po X, ustawiam w osi Z i delikatnie jeszcze będę musiał przeskalować,
żeby zobaczyć, czy to wszystko będzie teraz pasowało. Tu znowuż widzę, że będzie potrzebne niewielkie, ułamkowe przesunięcie. Niestety nie można zbyt precyzyjnie tego zrobić. Jakby ten suwak, który tutaj jest, jest niezależny od skali widoku. W związku z tym teraz przesuwając coś będę powodował gwałtowne ruchy mimo wciśnięcia klawisza Shift. No niestety, tak to jest. Ustawmy sobie w miarę precyzyjnie ten obrazek. To jest 0,1, 0,0. Myślę, że tutaj 0,99, może 0,99 byłoby chyba lepsze, może nawet 0,95, jakoś tak to zostawię. Odsunę się teraz, aby było lepiej widać. Myślę, że to można zaakceptować. Teraz tak, jeżeli odsunę się do prawej strony, widzę, że trochę ta moja siatka obrazka jest zbyt mała, więc muszę go powiększyć, więc go rozciągnę jeszcze gdzieś dotąd. To znowuż widać, że jest pewien brak precyzji, ale myślę, że tak można byłoby go zostawić. No może jeszcze dam jedynkę, albo może nawet piątkę, czy szóstkę. O, teraz wydaje się, że jest ok, a nawet troszeczkę jakby za dużo, więc ustawimy tutaj piątkę. I po tej całej zabawie, którą pewnie możecie być znużeni, wycofuję się, powiększam widok. No i teraz trzeba ustawić również oś Y. Jeżeli ustawię oś Y, to w tym momencie ten obrazek będzie musiał podjechać do góry. To jest oś Y, która jest związana z pionową osią. To powinno być UIV tak naprawdę, ale niech tam. Ustawiam w takim razie wysokość na osi Y w powiększeniu. Widać, że zabrakło mi trochę precyzji. Jeżeli to już będę miał ustawione precyzyjnie, maksymalnie, damy tutaj jeszcze pół jednostki, to tak można byłoby zostawić. Dobra, więc to jest mój widok ustawiony w widoku takim bocznym, czy też to jest raczej strona boczna, którą tutaj sobie ustawiłem. Teraz tak, przezroczystość ustawiam gdzieś tak na 0,4-0,5, aby ten obrazek nie zasłaniał mi mojego rzeczywistego modelu 3D. Tak samo robię w tym obrazku, który widoczny jest od frontu. No i teraz można zacząć modelowanie. To jest jeden ze sposobów. Ten trzeci sposób, o którym jeszcze nie wspomniałem, to jest sposób polegający na tym, że wstawiam zamiast takiego obrazku w tło obiekt empty. Zwykły obiekt empty, który mogę zamienić na obrazek. Wyłączę na razie te obrazki w tle, aby ich nie było widać i dodam zwykły obiekt empty. To jest trzeci sposób ustawienia swoich obrazków referencyjnych. My wiemy, że zwykły obiekt empty to jest plane access. To jest taki zwykły obiekcik, który przypomina w tym momencie układ współrzędnych. Ustawienia tego obiektu empty, jeżeli je wezmę i kliknę w panelach narzędzi, to oczywiście jest plane access, mogę zmieniać skalę tego obiektu bez problemu, powiększając go, pomniejszając i mogę również zamiast plane access wybrać inne reprezentację. Więc mogę mieć pojedynczą strzałkę, kółko, jeżeli potrzebuję, mogę mieć nawet kulę taką prostą, albo na przykład nawet sześcian. Można kogoś nabrać, z tym, że to jest sześcian, jeżeli się nie zorientuje, że to jest obiekt empty, to może mieć problem myśląc, że to jest mesh i próbując bezskutecznie wejść do trybu edycji, którego dla obiektów empty nie ma. Mogę także dla obiektu empty wybrać sobie image. To jest reprezentacja, która ten obiekt empty zamienia na obrazek. Jeżeli taki obiekt obrócę teraz o 10 stopni w osi X, ustawiając się w widoku od przodu, to tak wygląda mój nieprzeskalowany obrazek. Teraz ten obrazek mogę wczytać. Ponieważ jest tu guzik Open i lista rozwijana obok tego guzika, to mogę wybrać obiekty wczytane poprzednio, czy też obrazki, które już wczytałem. Jeżeli to wybiorę, to menu, to z menu wybieram sobie Front Solid. W tym momencie wczytałem obrazek i od razu go widzę. Transparency jest w tym momencie ustawione na 1, co oznacza, że obiekt w ogóle nie jest przezroczysty. Jeżeli zmniejszę ten parametr, to on się będzie robił przezroczysty, aż całkiem zniknie. Zaletą w przypadku takiego obiektu empty jest to, że inaczej niż dla background images, ten obiekt empty jest widoczny podczas obrotów sceny. A więc w całej przestrzeni widzę ten obiekt. Mogę ten obiekt również obrócić, mogę go przesunąć, mogę go przeskalować, jeżeli potrzebuję. No i mogę zmienić jego skalę również tutaj, tym suwakiem. A więc jest to troszeczkę inny sposób pracy i to rozwiązanie pozwala mi pracować również w takich nietypowych widokach, na przykład w widoku pod kątem o takim. Gdybym ten obiekt empty ustawił tutaj zgodnie z osią widzenia kamery, to miałbym go na ukos. I wtedy można byłoby na ukos modelować jakieś rzeczy, które na tym obiekcie by się ładnie rozkładały. No więc dobrze, mam ten obiekt empty i znowuż trzeba przeskalować cały ten obiekt tak, aby mieć wielkość dwóch jednostek dopasowanych do tego mojego obiektu cube, który tutaj jest, bo na razie ten obiekt empty, jak widać, jest bardzo malutki. A więc biorę sobie ten suwak i skaluję. Skalowanie w tym momencie jest dość uciążliwe. Przyczyną jest to, że obiekt empty ma swój środek zawsze w lewym dolnym rogu, w przypadku tej reprezentacji obrazkowej i nie można tego zmienić. Nie działa tutaj przestawianie czegoś takiego, na przykład jak origin to 3D cursor, czy geometry, czy coś tam, tu center of mass. Jeżeli przesunę ten obiekt, ustawię go gdzieś indziej i wezmę sobie tę opcję, żeby ustawić origin w 3D kursorze, to w tym momencie ten origin się nie przestawia.
To jest po prostu origin, nie mogę go przestawić, bo jak go przestawię, to przesunie się cały obiekt empty. W związku z tym jest to pewien problem do pokonania. Tak czy inaczej, aby ustawić odpowiednią skalę tutaj, muszę się trochę bardziej napracować i na początku trzeba uzyskać pełną zgodność z jednostkami siatki. A więc rozciągam ten swój rysunek, wiedząc, że ta szerokość pomiędzy krawędzią lewą i krawędzią prawą to jest mniej więcej obszar dwóch dużych jednostek Blendera. Jeżeli w takim razie wezmę i rozciągnę ten obiekt tak, aby on mniej więcej obejmował dwie jednostki Blendera, to w tym momencie ta skala będzie gdzieś taka. No i teraz, ponieważ skalowanie przesuwa mi środek obiektu, to sam muszę ten obiekt przesunąć i ustawić go gdzieś tutaj w środku. Jeżeli ustawię go w środku, to widzę teraz mniej więcej, na ile on pasuje tutaj mojej kostki. Można powiedzieć, że miałem tutaj odrobinę oko. Jakoś tak w miarę blisko jestem w skali, powiększywszy wcześniej tego plane'a z emptym do wielkości mojego obiektu. Widzę też, że nie jestem idealnie ustawiony w siatce, ponieważ przesuwając delikatnie ten obiekt, widzę, że oś Z niezbyt dokładnie pasuje, no ale nawet gdyby tak miało zostać, to jest całkiem nieźle. Teraz jeżeli się przyjrzę, to widzę, że moja szerokość tutaj sięga dwóch jednostek kratki, więc wszystko powinno w miarę grać. To jest ten mój cube. I tak ustawiwszy swój obiekt, mogę przystępować do pracy. Z tym, że znowuż trzeba skorygować jeszcze osie X. W tym przypadku oś X jest prawie zgodna z tą moją główną osią X, ponieważ jak przesunę, to widać, że one na siebie się nakładały. Po nałożeniu tego środka na środek, w tym momencie można oczekiwać, że będę miał bardzo dokładnie dopasowaną zgodność do osi, ale nie jest to do końca prawda, bo widać, że środek teraz jest w środku, o tutaj to kółko krzywe z paru pikseli zrobione, a oś Z jest w tym momencie bokiem trochę ustawiona. Więc może to być problem pewnego rodzaju i gdybym chciał to skorygować, to musiałem zrobić to w jakimś takim mniejszym podglądzie, przesunąć delikatnie w ten sposób. Oczywiście wiem, że architekci złapią się za głowę przy takim ustawianiu powiększenia, czy też sposobu pracy, czy jakichś tam referencyjnych obrazków, ale niestety, w tym momencie nie mam innego narzędzia, które pozwoliłoby mi to jakoś sensownie ogarnąć. Dodatkowo tu się może okazać, że skala będzie zbyt mała i mimo ustawienia idealnie środka, zobaczę, że ta krawędź nie pokrywa się z osią siatki i również ta krawędź nie pokrywa się z osią siatki, więc muszę na przykład potem coś przeskalować. Jeżeli przeskaluję ten swój podgląd, to on oczywiście zrobi się trochę większy, ale również stracę przesunięcie względem środka tutaj. No i na razie myślę, że tak można zostawić. A więc w tym momencie byliśmy gotowi do pracy z takim obiektem. Teraz, aby rozpocząć pracę, muszę dodać jeszcze z boku drugi obiekt empty, a więc dodaję znowuż obiekt empty jako image. Ten obiekt empty ustawię jako right solid i oczywiście obrócę tak, aby było widać ten obrazek, a więc obracam go na początku w osi X o 90 stopni, następnie w osi Z o 90 stopni i mam tutaj swój obrazek. Dla tego obrazka jest ta sama historia, a więc znowuż muszę go przeskalować i dopasować do podwójnej osi siatki. Ustawmy może na początku oś Z i Y, tak aby to było w miarę bliskie rzeczywistości. Zmniejszę trochę przezroczystość, aby było lepiej widać, co mamy. No i jak widać, w tym momencie ta skala jest o dziwo. O, zrobiłem to w ogóle inaczej troszeczkę. Proszę zobaczyć, że przeskalowałem naciskając guzik S. Skalując według tego S, skala mojego obiektu pozostaje bez zmian, a więc jeżeli ścisnę Alt S, resetuję tą skalę. W tym przypadku, w tym obiekcie skala wynosiła 8,39. Wcisnę tutaj Ctrl C, aby zapamiętać tę wartość, następnie w tym obiekcie tę skalę ustawię na identyczną. Ctrl V. W tym momencie, jeżeli popatrzę na swój domek, to wystarczy tylko skorygować delikatnie położenie środka. I jeżeli oba rysunki były zrobione w tej samej skali, to powinien mieć tutaj w miarę dobre dopasowanie. Przyjemność z pracy płynącej z tymi obiektami empty jest taka, że mogę oglądać te obiekty empty również pod kątem nieprostym, nie wzdłuż osi siatki, ale o tym już mówiłem, więc tak wygląda teraz nasza referencyjna sytuacja tutaj. Zależnie od potrzeb mogę modelować z obiektami empty, ewentualnie z widokami w background image. Na razie może zostawię te obiekty empty po to, aby rysunek, który tu otrzymam, był bardziej skomplikowany. Teraz, gdyby ktoś chciał pracować z tymi obiektami, to warto byłoby zablokować możliwość ich poruszania się, żeby przypadkiem ich nie przesunąć lub nie przeskalować. A więc, aby wyłączyć te obiekty i dalej je widzieć, w Outlinerze wyłączam po prostu strzałkę, która jest przy nich. W tym momencie te obiekty są niezaznaczalne, nie mogę ich ani zaznaczyć, ani przeskalować, nawet klawisz A tutaj nie będzie działał, więc w tym momencie to jest OK. Jeżeli teraz zaznaczę swojego cuba, mogę przejść do modelowania. No i oczywiście modelowanie tutaj można wykonywać już bez najmniejszych problemów. Jeżeli te obiekty chciałbym wyłączyć, wrócić na chwilę do moich background images, to wyłączam po prostu stojące przy nich oko. W tym momencie oba te obiekty znikają, włączam background images, no i mam dokładnie to samo. Jeżeli włączę jedno i drugie, to mogę zobaczyć, na ile precyzyjnie ustawiłem siatkę. Jak widać, jest tutaj drobna różnica.
Nie wiem, czy w obiektach empty jest błąd, czy w background images. Tak czy inaczej trzeba mieć świadomość, że to jest nieprecyzyjne. Niestety na razie nie znalazłem jakiejś takiej super precyzyjnej metody poza importem plików w wektorach i ustawieniem go we właściwej skali. Na razie wyłączę obiekt empty, zaczniemy z tym background image. Teraz tak, samo modelowanie takiego domku może wydawać się trudne, ponieważ teraz jak widzę, jak on wygląda, to nie wiadomo dokładnie, co tu zrobić. Na początku trzeba zauważyć, że taki domek, jak już jest tutaj ustawiony, to on jest w pewnych rozmiarach taki dosyć fajnie zrobiony. To znaczy, widać, że na pewno tutaj mam dwa oczka siatki. To jest 100%, że tak jest. Tak ktoś ten domek zbudował, że pasował do oczek siatki. Oczywiście architekci tego nigdy nie zachowują, więc nie jest to takie proste we wszystkich przypadkach. Ale teraz tak, dodaję obiekt typu cube i ten obiekt w trybie edycji ustawiam na wysokości oczek siatki. Od razu widzę, że o dziwo ten cube tutaj pasuje. Przepraszam, znowuż kod tutaj szaleje. Słyszę, że coś mówię, nie rozumie, o co chodzi, bo Blendera się nie uczył, w związku z tym myślę, że jak będzie rozrabiał, to wtedy zwróci moją uwagę. Będę twardy, będę ten tutorial kontynuował, no a kod najwyżej dostanie świra. Dobra, przepraszam za takie rozproszenia. Mamy w takim razie ten cube. I teraz ten cube od razu mogę w trybie edycji wyekstrudować do góry. Jak się okaże, mogę wyekstrudować go do tego miejsca, gdzie domek zaczyna się stykać z dachem. Oczywiście teraz wyekstruduję jeszcze raz, aby zrobić dach. Można to zrobić o tyle prosto, że jeżeli zauważę, że dach jest dokładnie za szczytową częścią na środku, no to wtedy wystarczy tylko wyciągnąć ekstrudem do szczytu, a następnie przeskalować w osi X do zera. Jeżeli to zrobię, oczywiście mam tutaj na siebie nałożone wierzchołki, więc potem można zrobić remove doubles. Usunąłem dwa wierzchołki, teraz ten dach tutaj to jest spójny dach z moim domkiem. A więc tak by wyglądał podstawowy kształt, z którym bym mógł tutaj pracować. To jest początek tego mojego domku. Mam teraz zbudowany podstawowy, bazowy kształt domku. Należałoby się teraz zastanowić, w jaki sposób wyekstrudować i zrobić te ściany, które są tutaj po bokach. Przede wszystkim, pierwsza rzecz, którą widzę, to to, że ta ściana ma dach, który kończy się powyżej jednej małej jednostki blendera nad tym punktem. A więc prawdopodobnie ściana, którą należy wyekstrudować, jest tej wysokości. Jeżeli spojrzę na ten domek z boku, to widzę, że rzeczywiście wcale tak nie musi być. No i teraz tak, to co jest tutaj z boku, to jest właśnie ta ściana, ale druga ściana, którą powinienem mieć z tamtej strony, to jest niestety ściana, która idzie aż dotąd i gdzieś tu się zaczyna. A więc tak szczerze mówiąc, nie widać po tych moich rysunkach, jak to miałoby wyglądać. I wtedy należy spojrzeć na rysunek referencyjny. I teraz, jeżeli chciałbym taki rysunek referencyjny zobaczyć, należy wejść do tego miejsca, gdzie trzymam te rysunki i obejrzeć na przykład widoki. Jeżeli zrobię sobie oglądanie widoków, to zobaczmy, jak to wygląda. Widzę teraz, że ten domek z tej strony nie za ciekawie wygląda, tutaj też nie. O, ale tu już jest dosyć ciekawa informacja i tutaj jest najciekawszy widok. To jest strona prawa tego domku, nie, lewa. To jest jego lewa strona i teraz widzę, że domek tutaj zaczyna się od takiej normalnej wysokości. Powinienem go zobaczyć w rzutach jeszcze. To są rzuty zrobione pod kątem 45 stopni. Jeżeli obejrzę te rzuty, to przekonam się, że ten dach tutaj, no najlepiej gdyby to było przezroczyste, ale niestety nie mam takiej możliwości, żeby to zobaczyć. Ten dach tutaj być może zaczyna się na takiej wysokości, na jakiej był cały ten cube ustawiony. Więc aby takie coś zrobić, zaryzykujmy. Ustawmy sobie coś takiego, żeby tutaj zrobić ekstruda. Ciach. Jeżeli zrobię ekstruda, otrzymuję tego typu kształt w moim domku. Jeżeli teraz spojrzę na niego z boku, no to widzę, że być może nie był to wcale taki zły pomysł. Teraz tak. Ponieważ jest tutaj pewien fragment wyekstrudowany, to mogę zaznaczyć te dwa wierzchołki i te dwa wierzchołki pociągnąć w dół, po to, aby ustawić je na wysokości, na której jest normalny dach. Powoduje to, że mój domek traci swoją ładną geometrię i tu się pojawia taka brzydka, krzywa linia. A więc mogę tę krawędź, która tutaj jest, centralnie usunąć. Naciskam X po jej zaznaczeniu i biorę Limited Dissolve. W tym momencie ta krawędź znika. Tak samo nie potrzebuję rozcięcia, które jest tutaj, a więc biorę sobie Limited Dissolve i również to rozcięcie znika. A tu zostaje mi, jak zaraz się okaże, zestaw jednej pojedynczej krawędzi. No więc dobrze, teraz mam już ustawienia, które powodują, że mogę śmiało zbudować dach, który będzie trzeba zrobić i mogę też spróbować zrobić tą drugą część, która jest z tej strony. Jeżeli teraz ustawię się w widoku siatki, to widzę, że ten daszek zaczyna się znacznie powyżej tego mojego domku, który tu miałem. Mogę teraz zrobić takie rozcięcie w tym domku. Jeżeli
normalnie dodam loop cuta, przeskaluję go w osi Z i ustawię w wyrównaniu do siatki, to mogę go opuścić do tego miejsca i od tego miejsca rozpocząć ekstrudowanie tej drugiej części. Więc aby wyekstrudować tę drugą część, powinienem zrobić coś takiego, że zaznaczam całą tą ścianę, następnie w widoku siatki robię ekstruda w osi Y, a więc E, później Y i rozciągam cały ten domek aż dotąd. Widzę w tym momencie, że trochę za wysoko zacząłem. Jest to jeden z problemów, na który łatwo trafić, a więc to ustawienie, w którym tutaj miałem ten swój punkt rozcięcia, było zdecydowanie za wysoko. Cofnę teraz i spróbujmy z tym zjechać trochę niżej, jedno oczko niżej. Teraz jeżeli wezmę i wyekstruduję te ściany, o te chodzi dokładnie, no to EY i już jestem gotowy. I teraz tak, to co tu uzyskałem, to jest wyekstrudowanie domku, który właśnie w taki sposób wygląda. To jest ok, to mi odpowiada. Jeżeli na chwilę włączę te obiekty empty, aby było je widać, to zobaczymy, że to wygląda w ten sposób, ok? Mam coś takiego, oczywiście te obiekty empty są teraz tak bez sensu, trochę przezroczyste, ale trudno. Mogę ten obiekt empty przesunąć trochę. To jest domek, obiekt empty jest zablokowany, więc go nie przesunę, więc go odblokuję na chwilę. Zaznaczę, przesunę ten obiekt empty gdzieś tutaj. Proszę zobaczyć. Teraz powoduje to, że mam ten obiekt zrobiony całkiem dobrze i teraz należałoby tylko w tym domku zejść z geometrią w dół, czyli wystarczyłoby zrobić taki ukos. Ukos można zrobić bardzo łatwo. Wystarczy, że ten wierzchołek połączę z tym wierzchołkiem za pomocą Alt-M i połączę na ostatnim wierzchołku. Tak samo zrobię tutaj. I uzyskuję teraz takie ukośne ścięcie, które jest ok, całkiem elegancko wyszło. Tak samo ten wierzchołek i tę krawędź mogę usunąć przez Limited Dissolve. No i już mam jakby zrobioną całą fajnie wyglądającą geometrię. Teraz tak, obiekt empty, który tutaj trochę zasłania, przesunę w drugą stronę. No i teraz tutaj będzie trzeba również usunąć tę krawędź. Ona nie jest tutaj potrzebna, więc ją wywalam. Tak samo nie będzie potrzebna mi ta krawędź, która jest tutaj. Ale za chwilę będę jej i tak potrzebował. No więc na razie ją zostawię. Teraz tak, aby zrobić dach, należy zaznaczyć te krawędzie, które są tutaj i wyekstrudować do góry. Powoduje to jednak, że ten dach będzie krzywy, a więc nie robię tego w ten sposób. Cofnę teraz. Natomiast aby taki dach zrobić, należałoby taki domek wziąć i rozciąć. W tym celu odsunę na początku ten obiekt empty, który mi tutaj trochę przeszkadza. I teraz należy rozciąć jeszcze raz geometrię tego domku, tak dookoła. O, w ten sposób. I teraz tak. Mam rozcięty ten domek i muszę się ustawić na wysokości, na której ten dach tutaj będzie stał, a więc schodzę z tym rozcięciem, a na początku widzę, że ono się dobrze nie rozcięło. Rozcięły mi się tylko dwie takie ściany, a chciałem mieć rozciętych tych ścian więcej. No więc niestety muszę to rozcięcie cofnąć i zrobić je porządnie. Aby takie rozcięcie zostało zrobione porządnie, należałoby zadbać o to, żeby przede wszystkim opanować ten widok, czyli wyłączę na razie te obiekty empty, które mi tu przeszkadzają, wejdę do trybu edycji, ustawię się w widoku siatki i teraz sprawdźmy, co będzie, jak wcisnę Ctrl-R. Mogę teraz ustawić się gdzieś w tym miejscu. Zawsze mogę jeszcze też zrobić zaznaczenie wszystkich wierzchołków i dać Selection to Grid. To powoduje, że wierzchołki ustawiają się w siatce, ale ich ustawienie w siatce to je tylko wyrównuje. Oczywiście w normalnym modelu nie zawsze to będzie siatka, więc nie należy tego robić w takim ogólnym przypadku. No i teraz mam tutaj dodaną jeszcze jedną linię. Teraz tak, tę linię muszę wyekstrudować do miejsca, gdzie znajduje się ten wierzchołek. A więc muszę zrobić coś takiego, żeby tutaj pojawiły się dodatkowo jeszcze jakieś takie elementy związane z dachem. Ok, wygumkuję to teraz, ponieważ szaleje mi tutaj wyświetlanie. No i zróbmy to może od razu, więc tak. Pytanie, jak wyekstrudować tą dziurę, czy też tego plane'a, tak aby on stał w tym miejscu dokładnie. I to jest właśnie coś, co wiąże się z trybem edycji i ma znaczenie przy takich operacjach, więc jak ustawię się w widoku z boku na przykład, to tak, to jest widok od lewej strony teraz, no to należałoby takiego ekstruda zrobić po prostu. Jak takiego ekstruda zrobię, to wyciągam równolegle w osiach takie coś. Mogę teraz przesunąć tego wierzchołka, ustawić tutaj. W tym przypadku to jest prosta operacja i Remove Doubles powinno załatwić sprawę. Ok? Została mi tutaj jedna płaszczyzna, którą należy usunąć. A więc biorę sobie Remove Faces i tam powstaje dziura w tym momencie. I to jest ok, to jest początek takiego małego daszku. Tak można go zostawić. Teraz chciałbym zrobić drugi taki daszek. No i w tym momencie potrzebuję tutaj jednego wierzchołka pomiędzy tymi dwoma. Ponieważ jest to odległość, która teraz odpowiada szerokości w siatce, mogę spokojnie wykorzystać tą siatkę i wstawić tutaj subdividem nowy wierzchołek. Naciskam W, subdivide i mam nowy wierzchołek. Teraz począwszy od tego wierzchołka, mogę zacząć ekstrudowanie
Może od tej strony pokażę, jak to wygląda. Mogę wyekstrudować ten wierzchołek w taki sposób, aby on sięgał aż gdzieś tutaj, tego oczka w siatce. Więc jeżeli zrobię coś takiego, to mam teraz początek swojego dachu. Z tym, że ta powierzchnia, która jest tutaj, w tym miejscu, ona oczywiście nie może być teraz w całości, ponieważ będę miał za chwilę tutaj dach. A więc usuwam tę powierzchnię. Tak samo powinienem, zdaje się, zrobić porządek z krawędziami. A więc w tym momencie jest tutaj jedna krawędź i ta krawędź jest w porządku. Natomiast tutaj krawędź nic nie wie o tym, że ja chcę tutaj coś jeszcze zmajstrować. W związku z tym tę krawędź również muszę podzielić. Robię subdivide. Ten wierzchołek, który tutaj jest, nakładam na wierzchołek, który uzyskałem poprzednio po ekstrudowaniu tej pojedynczej krawędzi. Jeżeli połączę, będę miał tutaj jedno ładne połączenie. I teraz płaszczyznę, która jest powyżej, mogę połączyć. Natomiast to, co jest tutaj, ekstruduję w celu uzyskania dachu. Aby ten dach jednak zrobić, na początku usunę tego plane'a już zawczasu. I teraz mogę spokojnie ekstrudować, aż uzyskam dach. Widok od przodu, E, później X. No i dach ekstruduje aż do tego miejsca. OK, tak to wygląda. No i jak widać, to jest rozwiązanie trochę połowiczne, ponieważ tutaj brakuje mi jednego wierzchołka, aby połączyć ze sobą te krawędzie. A więc muszę zrobić jednak coś takiego, aby dach ustawić w tym miejscu na początku, a następnie powtórzyć operację ekstrudowania o dwa małe kroki dalej. Jeżeli takie coś zrobię, to nadal tutaj mam dwa wierzchołki, ale teraz mogę zrobić remove doubles, aby te dwa wierzchołki usunąć i mam teraz ładnie połączoną ścianę. Dobra, pozostało jeszcze do załatania to miejsce, które jest tutaj, a więc na samym początku zamykam dolną część, a potem zamykam górną część. OK, i mam tutaj już fragment dachu zrobiony. Teraz należy wyekstrudować jeszcze kawałeczek tego dachu w stronę, która jest pokazana w widoku z boku. Jeżeli zrobię takiego ekstruda, tutaj należałoby teraz popatrzeć, gdzie jest mój widok. Weźmy sobie może tak front i right. W right włączmy sobie przezroczystość trochę lepszą. No nie jest to najlepsze, bo tutaj nie widać, co dzieje się z tym dachem, ale jeżeli spojrzę na swoje rysunki referencyjne, to tutaj widać, że ten dach z tej strony i z tej strony wystaje. Tak samo tutaj i tutaj. Tak samo tu wystaje troszeczkę i tu wystaje troszeczkę. Widać. Mam nadzieję, że to jest widoczne. Tu, to miejsce. Załóżmy, że to jest jedna mała jednostka blendera. Nie mam teraz tego na rysunku referencyjnym, ale myślę, że nie jest to takie trudne do ustalenia. A więc tu muszę wyekstrudować w tym kierunku, który już teraz mam, normalnie mój obiekt. Aby wyekstrudować go o jedno oczko blendera i jednocześnie zachować powierzchnię, która w tym momencie powinna być zgodna z tym kierunkiem, można użyć czegoś takiego jak orientacji. Z tym, że orientacje tutaj mogą być takie dosyć zaskakujące. Na początku taką orientację trzeba zdefiniować, a więc zaznaczam jedną taką krawędź. I ta krawędź, jak widać, nie jest zgodna z kierunkami mojego manipulatora. Jeżeli zrobię coś takiego, to ten mój manipulator pokazuje sobie muzą, że tak powiem, a krawędź jest pod pewnym kątem. Jeżeli jednak wezmę sobie zamiast widoku global, tam gdzie jest orientacja, widok normal, to w tym momencie krawędź ustawia się w osi Z, no dokładnie tak, jakbym chciał. Jeżeli zaznaczę dodatkowo jeszcze na przykład powierzchnię, to dodatkowo jeszcze mam i kierunek tej osi w osi X ustawiony i to jest już to, o co mi chodzi. Z tym, że teraz, jeżeli chciałbym ekstrudować ten fragment, to oczywiście osie będą znowuż prostopadłe i nie będę miał takiego efektu, o który mi chodzi. A więc muszę na początku zaznaczyć tą ostatnią ścianę tutaj, aby mój manipulator miał odpowiednią orientację, a następnie tę orientację muszę zapamiętać. Aby zapamiętać orientację, wykorzystam taki panel jak Transform Orientations. Otworzę też panel po lewej stronie. Jeżeli to zrobię, jeżeli ustawię się teraz w widoku takim, o który mi chodzi, to mogę nacisnąć tutaj mały plusik. Na razie tutaj mam takie same orientacje transformacji, jak w tym moim menu na dole. Jeżeli nacisnę plusik, to w tym momencie mogę od razu nadać nazwę tej transformacji, na przykład A, ewentualnie zaznaczyć Use After Creation, ewentualnie Override Previous, czyli użyj po stworzeniu i nadpisz poprzedni. Jeżeli zmienię kiedyś tym plusikiem swoją orientację, to znaczy ona zastąpi tą poprzednią. No i dobra, teraz jeżeli mam tą orientację zastosowaną już, czy też zapamiętaną, ona jest tutaj wybrana, widać, że dodało się także AZ01 i Face, to jest dokładnie to samo w tym przypadku, to mogę teraz zaznaczyć fragmencik tej mojej ściany i jeżeli się dobrze przyjrzę, to zobaczę, że rzeczywiście tutaj ten mój manipulator pozostaje w oryginalnej orientacji, tej, którą miałem poprzednio.
A więc robię teraz zwyczajnie ekstruda, z tym, że muszę jeszcze zaznaczyć pozostałą część dachu. A więc te płaszczyzny tutaj zaznaczam. Naciskam E. I teraz nacisnąłem E i ekstruduje mi się wszystko, widać w poziomej osi Z. Dziwne. Ale jeżeli teraz nacisnę oś Y i później jeszcze raz Y, to zmienię na lokalne osie związane z poprzednim manipulatorem. Teraz wezmę jeszcze raz. No jak widać, nic się nie dzieje. Ten ekstrud zatem należy anulować. Jeżeli go anuluję, to mój manipulator wraca do pierwotnego wyglądu i teraz mogę nacisnąć G, żeby przejść do trybu Grab, następnie Y i jeszcze raz Y, aby ustawić się odpowiednio w odpowiednim ustawieniu osi. I to jest ekstrud, który został wykonany pod pewnym kątem. Tak samo należy zrobić tutaj, z tymi ścianami, korzystając z tej orientacji, którą teraz mam ustawioną. No i to będzie trzeba wyekstrudować naprawdę daleko. Zaraz zobaczymy, jak to będzie, kiedy włączę swoje obiekty empty. Proszę zobaczyć, aż dotąd. A więc naciskam E, naciskam następnie Escape i teraz naciskam G, a później Y, aby przesunąć się w tej nowej orientacji aż do tego miejsca. To jest to właściwe miejsce. Widać, że tutaj jest ustawiony mój obrazek wcześniej. Tego typu praca, no to jest trochę zabawy, jak widać. I tu muszę zrobić jeszcze jednego ekstruda, aby ten dach zakończyć widok od przodu. On musi wystawać troszeczkę. I naciskam teraz. Tu widać, że oś Z będzie zgodna, więc mogę wykorzystać tę oś, ale mogę nacisnąć po prostu E, później oś X i wyekstrudować wszystko aż dotąd. OK, tak to wygląda. Mogę teraz obiekt empty wyłączyć. Mam tutaj już zbudowany spory fragment dachu. Tak wyglądać będzie ten mój domek. OK. To jest w porządku. I teraz należy zająć się dachem, który jest na tej części, a później dachem na tej części głównej. Na samym końcu zrobić okna i to będzie w zasadzie całe zadanie. A więc teraz tak. Klikam w ten dach, który jest tutaj. Jego trzeba również wyekstrudować odrobinkę w widoku, być może z tyłu, o jedną jednostkę blendera. Założę się, że właśnie tak miało być. Jeżeli włączę obiekt empty, to widzę, że tu rzeczywiście tak było. Więc robię ekstruda w osi X, jedną jednostkę, ciach, zrobione. Teraz zaznaczę również tę krawędzie, czy też tę płaszczyznę i tu również zrobię ekstruda. A więc ekstrud będzie znowu o jedną jednostkę i to jest OK. Natomiast pozostanie mi do zrobienia jeszcze ekstrud, który muszę zrobić na tej ostatniej, końcowej krawędzi. Tutaj, jeżeli spojrzę z boku, może w takiej orientacji, o, to widzę, że znowuż muszę zrobić to pod kątem, ale trzeba wcześniej zapamiętać orientację transformacji, a więc zaznaczam płaszczyznę, przechodzę do widoku takiego jak normal. Normal w tym momencie nic ciekawego mi nie daje, w związku z tym zaznaczę może tę płaszczyznę, która jest na górze. O tę. Teraz normal ustawiony jest prawidłowo, tak jak chcę, by był ustawiony, w związku z tym naciskam tutaj plus. I w tym momencie mam zapamiętane pod literką A tą moją transformację. OK? Tutaj nic nie przybyło nowego, a więc mogę teraz przejść normalnie do zaznaczania tych krawędzi, które są tutaj, tych płaszczyzn i mogę je teraz normalnie wyekstrudować. Jeżeli zrobię E, to oczywiście jestem ustawiony w osiach siatki, nie można tego zmienić, ale jeżeli później nacisnę na G i dwa razy X, bo taka była ta oś, to mogę ustawić elegancko ten kawałek dachu w odpowiedniej miejscu. No dobra, teraz tak, mam już zrobione te daszki, one są w porządku, mogę wyłączyć obiekt empty, zostaje zrobić teraz tylko ten duży dach tutaj. Duży dach jest bardzo prosty do zrobienia, wystarczy tylko zaznaczyć obie ściany tego dachu, a następnie wyekstrudować je bezpośrednio do góry w osi Z, jedną jednostkę blendera. To powoduje, że dostaję tego typu dach. Następnie te dwie ściany, które są tutaj, ekstruduję na dół, widok od przodu, ale w tym momencie zrobię to pojedynczo, osobno. Oczywiście tutaj znowuż będzie potrzebna orientacja transformacji, a więc zrobimy to tak, że może na początku zapamiętajmy tę orientację, weźmy sobie widok normal, widzę, że tutaj jest ładnie ustawiony, zapamiętuję ten widok normal, następnie robię ekstruda, później naciskam G, X, X. To jest właściwa orientacja, którą chciałem zachować. OK, takie coś zostaje. Teraz, aby obrócić tę ścianę, należałoby spowodować, aby wierzchołki, które są tutaj, w tym miejscu, ustawiły się w osi X tej lokalnej, ale na takiej wysokości, jaką ma ten wierzchołek. Jest to bardziej skomplikowana operacja i tu możemy wybrać, czy też wykorzystać nie tylko tą orientację transformacji, tak jak teraz, ale również menu Snap Element. Jeżeli wybiorę sobie stąd Vertex, to w tym momencie mogę przyciągać do wierzchołków, wciskając klawisz Ctrl. Jeżeli teraz nacisnę G i dwa razy X, aby
zakonstrainować ruch tych wierzchołków w osi X, to mogę teraz z klawiszem Ctrl ustawić się pod kątem prostym dokładnie w tym miejscu. I to jest właśnie wykończenie tej części dachowej. Tak można to zrobić. Powtórzę to w tym miejscu. Zaznaczam na początku cztery wierzchołki w widoku od przodu. Robię ekstruda na tych wierzchołkach i przesuwam je w tym momencie w osi Z za pomocą G, Z, Z. O, powiedzmy sobie jedną jednostkę, ale żeby to było możliwe, muszę wyjść na początku z tego trybu przyciągania do wierzchołków. Muszę mieć tryb przyciągania do siatki. A więc znowuż G, Z, Z. I teraz rozciągam to do tego miejsca. O, dwa małe oczka siatki. To są dwa małe oczka siatki liczone oczywiście na osi Z tej lokalnej. Następnie przełączam się do widoku wierzchołków. Zaznaczam dwa wierzchołki, które składają się na krawędź boczną, tak jak teraz. Przełączam się do widoku przyciągania do wierzchołków i jest, będąc w tej transformacji określonej jako A, czyli tej lokalnej, naciskam G, później Z, Z i potem Ctrl i pokazuję wierzchołek, do którego chcę wyrównać. To powoduje, że mój dach zostaje wyrównany. To co pozostaje, to ten dach wyekstrudować również w osiach takich jak obecna oś Y. Zrobię to tutaj, ustawię się w widoku z boku. No i widać, że ten dach trzeba wyekstrudować o dwie jednostki siatki, a więc naciskam E i z kontrolem od razu ekstruduję, chociaż trzeba nacisnąć teraz Escape, ponieważ zapomniałem wcześniej wrócić do widoku siatki. Teraz, ponieważ już jest wyekstrudowane wszystko, naciskam po prostu G, Y i do siatki mam zrobionego ekstruda. Tak samo zaznaczam te ściany tutaj, one są teraz zaznaczone z wyjątkiem tej oczywiście. I w widoku od przodu, przepraszam, widoku z boku, ekstruduję je w osi Y, znowuż o dwa oczka siatki. I teraz wykonana cała bryła tego domku, tak jak powinna zostać wykonana. Natomiast nie jest... O, tu zostało coś zapomniane, więc muszę cofnąć. Trzeba również zaznaczyć ten fragmencik i zrobić jeszcze raz ekstruda. Tutaj jeden ekstrud, tutaj będzie drugi. OK. Ustawiam się w widoku w siatce, naciskam E i z kontrolem dwie jednostki. Dobra, teraz tak. Należałoby zapanować nad tym, aby nie było w tym domku niepotrzebnych krawędzi. Na przykład możemy teraz się przełączyć tryb krawędzi, część tych krawędzi pousuwać. Na przykład ta krawędź jest zupełnie niepotrzebna. A więc biorę sobie Limited Dissolve i znika. Tak samo ta krawędź również jest niepotrzebna. Mogę tę krawędź śmiało usunąć, powodując, że geometra, która pozostanie, to będzie po prostu zwykły plane. Zwykły, pojedynczy, prosty mesh. Tego typu akcja upraszcza mój mesh i powoduje, że jest w nim mniej geometrii, która jest tak naprawdę zbędna. A więc wywalam te wszystkie linie cięcia. Gdybym oczywiście chciał teksturować obiekt albo coś z nim dalej robić, być może takie linie cięcia byłyby potrzebne, ale na razie mogę się bez nich obejść, a więc usunę również tę linię, również tę. Jak widać, ta linia się nie usuwa, ta krawędź daje Limited Dissolve. Jeżeli zrobię Dissolve, w tym momencie pojawia się jakaś straszliwa dziura. I to jest pewien problem. Teraz tak, dlaczego tak się dzieje? Przejdźmy do trybu wierzchołków i zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj tak naprawdę nie powinno być większego problemu, ponieważ ta ściana powinna być w całości OK. Natomiast problem pewien jest i ten problem bierze się stąd, że tak naprawdę to Blender nie wie, co jest tą ścianą. Jeżeli ją zaznaczę, to proszę zobaczyć, to jest ściana, która teraz jest w porządku. Nie mogę usunąć tej krawędzi, która tutaj jest, bo ta krawędź należy do tej ściany również. Więc nie mogę tych dwóch ścian połączyć w taki dziwny sposób. To musi zostać. No więc tu jest w porządku. Tutaj również nie ma żadnych krawędzi, ale na przykład są tutaj. Więc teraz tak. Tę krawędź oczywiście przez Limit Dissolve usuwam. Tak samo tę. Również tę mogę wywalić. O tę stąd. Tę krawędź. I takie usuwanie krawędzi to jest nic innego jak tylko zwykłe czyszczenie. Oczywiście trzeba pilnować się, co usuwamy, aby nie usunąć przypadkiem zbyt wiele, bo to może się źle skończyć. Tak samo usuwam z góry przez Limited Dissolve krawędzie, które nie są mi tutaj potrzebne do geometrii. Tak samo mogę usunąć teraz krawędzie, które są tutaj. Limited Dissolve, ciach, ciarach, ciach. Tej krawędzi prawdopodobnie nie będę mógł usunąć, bo ta krawędź jest zbyt ważna, ale sprawdzimy. Jak widać, udało się. Weźmy sobie jeszcze tą. Ta krawędź wylatuje, ta. I tu jeszcze coś zostało, widzę. Jakieś takie drobiazgi. Tu pozostała jedna krawędź. OK, to wygląda już teraz całkiem czysto, bardzo ładnie. Z dachu również należy pousuwać niepotrzebne krawędzie.
Jeżeli wezmę dach, ciach, to już mam pousuwane. Widać, że te nie chcą się usunąć. No i to jest kolejny przypadek problemu. Teraz tak, jeżeli przejdę do widoku siatki, to mogę próbować ustalić, co tu się dzieje. Możemy sprawdzić, co jest tak naprawdę tą powierzchnią dachową. Jak widać, to jest taka powierzchnia. To dlatego nie mogę usunąć tej powierzchni, która jest tutaj. Należałoby wcześniej połączyć te dwie ściany ze sobą, a następnie, gdy są już połączone przez F, przejść do trybu krawędzi i wtedy próbować usuwać taką niegrzeczną, nieposłuszną krawędź. Zresztą widać, że tutaj są dwie krawędzie tak naprawdę, a więc jest w ogóle jakaś zwała. No więc dobrze, jeżeli taki przypadek się pojawił, to trzeba sprawdzić, co się dzieje i zacząć najpierw od tego, aby usunąć wszystkie powtórzone wierzchołki. Biorę Remove Doubles, usunę to 10 wierzchołków i teraz dopiero mogę próbować usuwać takie pojedyncze krawędzie. Zobaczymy, czy to się uda. Przypuszczam, że nie. No udało się akurat, więc jakby moje odgadnięcie tutaj nie było najlepsze. Tak samo tę krawędź mogę usunąć. Nie mogę ich wywalić, ale mogę spróbować je wywalić tak normalnie przez Dissolve, a nawet przez Edges. Jeżeli to zrobię, jak widać, znikają bez żadnego problemu. Po prostu one były tutaj niepotrzebnie nadmiarowo wstawione w geometrii. Mogę również wywalić śmiało wszystkie te krawędzie, które są tutaj na dachu. I teraz tak, jeżeli zrobię to przez Remove Edges, powstaje mi dziura. Tę dziurę na razie mogę zostawić, ale mogę usunąć przez Limited Dissolve pozostałe krawędzie, powodując, że mój dach stanie się taki jednolity bardzo i nie będzie miał dodatkowych żadnych krawędzi dziwnych. Dopiero później połączę ten dach z powrotem w jedną całość. Tak samo tutaj usuwam, tutaj te krawędzie wylatują też. Jak widać, jest sporo czyszczenia, ale dzięki temu dostaję bardzo ładny mesh, bardzo ładną geometrię. W porządku. Wygląda to teraz bardzo ładnie, bardzo czysto. Tu została jeszcze jakaś malutka krawędź i tu też. No i teraz mogę zaznaczyć krawędź, która jest tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. O, i widać przy okazji, że nie usunąłem wszystkich wierzchołków. Jeżeli przyłączę się do trybu wierzchołków, to widać, że tu siedzi jakiś wierzchołek, który poprzednio dzielił płaszczyznę na pół. Teraz mogę wziąć Limited Dissolve i on znika, natomiast krawędź po nim pozostaje. Teraz takie cztery wierzchołki mogą mi połączyć elegancko dach w jedną ładną płaszczyznę, którą będzie na przykład łatwo poteksturować. Tak samo sprawdźmy, czy nie ma gdzieś takich powtórzonych wierzchołków niepotrzebnych. Zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj jest bardzo ładnie i czysto. Tutaj wydaje się, że też jest w porządku. Tu jest jeden nadmiarowy wierzchołek, więc robię mu dissolve od razu. Tu widzę, że jest jedna niepotrzebna płaszczyzna. Jak widać, jeżeli spojrzymy na nasz domek, to tutaj powstała niechcący dodatkowa ściana. Natomiast ta ściana długa nie jest w ogóle rozcięta i to rozcięcie należałoby tutaj wprowadzić. A więc zaznaczam krawędź, która jest ta długa, dzielę ją za pomocą Subdivide, przechodzę do trybu wierzchołków i ten wierzchołek, który jest na tej krawędzi, znajduje się tutaj. Zmieniam teraz orientację na Global, wracając do starych ustawień. I teraz ten wierzchołek mogę przesunąć. Mogę ten wierzchołek przesunąć do wysokości, na której stoi ten wierzchołek. A więc ten przesuwam na osi do tej wysokości. Aby to zrobić, mogę znowuż wybrać przyciąganie do wierzchołków, a więc Vertex. I teraz jest taka nowa opcja jak G. Wypróbujemy, czy działa. G wciśnięty raz przesuwa wierzchołek w dowolnych kierunkach. Drugi raz wciśnięty G przesuwa wierzchołek w pewnej osi i to jest ta oś, która jest zgodna z układem krawędzi. Jeżeli teraz wezmę sobie przyciąganie do wierzchołków, dodatkowo ten wierzchołek mogę ustawić właśnie w tym miejscu, gdzie był tamten poprzedni. Elegancka sprawa i już on tutaj jest we właściwym miejscu. Teraz należałoby podzielić również krawędź, która jest tutaj. Ta krawędź również wymaga podziału. Przy okazji ten wierzchołek, który jest tu na dole, jest niepotrzebny. Mogę go śmiało stąd usunąć, ale zanim to zrobię, no to może wykorzystajmy go, aby stał w tym miejscu. A więc tak, jeżeli przesunę ten wierzchołek, to on stworzy mi taką dziwną krawędź, która tam powstanie, ale to nie szkodzi. Przesunę ten wierzchołek w miejsce, gdzie był tamten poprzedni na osi, a krawędź, która była pomiędzy nimi, po prostu zaznaczam i usuwam. Tej krawędzi ma tu nie być. Znika też ta płaszczyzna niepotrzebna, która tam była. Teraz tak, jeden wierzchołek jest tutaj, dwa nakładają się na siebie, zatem usuwam double, znika jeden wierzchołek i teraz to połączenie tutaj już jest sklejone razem. A więc tutaj domek jest sklejony. Teraz potrzebna będzie mi jeszcze jeden wierzchołek na krawędzi tej górnej. A więc znowu dzielę przez Subdivide, przesuwam w tym momencie tę krawędź przez dwa razy G, aż dojadę do tego wierzchołka. I teraz mogę tutaj śmiało zrobić taką malutką ściankę. Ok?
Natomiast w tym miejscu dalej potrzebuję wierzchołka, który będzie na tej górnej ścianie. Czyli znowuż muszę podzielić tę krawędź, która jest tutaj. Robię subdivide, przełączam się do trybu wierzchołków, ściągam ten wierzchołek na sam dół, aż dopasuję go do tego wierzchołka, a więc GG, ciach. I gdzieś tutaj się zatrzymał. Teraz proszę zobaczyć, on nie jest tak idealnie równy. Jest on na skutek pewnej nieprecyzji, czy też braku pewnej precyzji, który tutaj niechcący wprowadziłem. Należałoby te wierzchołki teraz wziąć i poprawić. W związku z tym ten na początku zaznaczam. Naciskam G, X i przesuwam go równo na osi X z osią. Tak samo robię z tym wierzchołkiem G, Z i przesuwam go do tego miejsca. Następnie remove doubles, aby usunąć ten wierzchołek. I w tym momencie mam już sklejoną ścianę. Jak widać, to nieźle całkiem działa. Teraz przyjrzyjmy się dokładnie temu, co tutaj mam. Oczywiście powstała dziura w tej całej ścianie mojego domku, więc tą dziurę trzeba również wziąć i załatać. Mogę to zrobić, zaznaczając po prostu wierzchołki tworzące ścianę, tę, o którą mi tutaj chodzi. O, w ten sposób, naciskając klawisz F. W tym momencie dziura została załatana. Tak samo mogę załatać tę ścianę, która jest tutaj, naciskając F. I już mam porządnie zrobioną geometrię. Ważne jest to, że domek jest teraz zrobiony przy zastosowaniu minimalnej ilości ścian. W związku z tym jest to taka geometria minimalna, powiedzmy. Jeżeli tutaj nie przegapiłem jakiegoś wierzchołka, to wszystkich wierzchołków w tym momencie powinno być tylko 55. 85 ścian, 32... krawędzi 85, 32 ściany. No i mam nadzieję, że taki domek wystarczy. Teraz trzeba w takim domku zrobić otwory na okna, drzwi, no i wszystko inne, co jest w tych moich obrazkach poglądowych. Jeżeli się przełączę teraz do widoku siatki, to widzę, że w tym miejscu powinienem mieć rozcięcie. Oczywiście znowu wypada na oczkach siatki, więc szczęśliwie się składa. To rozcięcie dodaję przez Ctrl-R i jak widać, ten Ctrl-R teraz nie działa. Jest tak dlatego, że kształt, który tutaj mam, nie pozwala na znalezienie czegoś takiego jak edge loop. I trzeba ten domek kroić inaczej. Oczywiście mogę zrobić tak, że zaznaczę sobie krawędzie. Na początku ta krawędź, ta krawędź, ta krawędź i jeszcze ta. I teraz jeżeli je przetnę za pomocą polecenia subdivide, w tym momencie będę miał po środku wstawioną krawędź, czy też taką pętlę z krawędzi. To jest jeden ze sposobów. Sprawdźmy, w siatce nie wychodzi to zbyt prosto. Jak widać, jest to ukośna pętla, ale można ją łatwo wyskalować. Jeżeli zrobię teraz coś takiego, że zaznaczę tę krawędź tutaj, nacisnę SZ0, to ona będzie idealnie wyrównana do siatki. Można także zrobić inną rzecz. Jeżeli nie będę miał takiej krawędzi, dam tutaj Dissolve, powinna zniknąć. Tak, zniknęła, ale niestety pozostały mi tutaj jeszcze cztery wierzchołki. Mogę zrobić coś inaczej. Mogę siatkę przeciąć tak zupełnie normalnie za pomocą narzędzia, które nazywa się nóż. Nóż działa w ten sposób, że jeżeli zaznaczę odpowiednie krawędzie, na przykład tę, tę, tę i tę, ustawię się w widoku siatki, to mogę wcisnąć klawisz K. K to jest właśnie narzędzie takie jak nóż. Widać, że teraz moja myszka zmieniła się na nóż i mam też taki zielony prostokąt, czy też kwadracik, który pokazuje, które krawędzie mogę rozcinać. Rozcinać mogę dowolne krawędzie, a więc dodajmy sobie punkt rozcięcia w tym miejscu. A więc dodaję go tutaj. Jeżeli go dodam, to z tego punktu mogę wyciągnąć kreskę, która taką prostą, która jest linią cięcia. Mogę także obrócić swoją scenę i zobaczyć, w których miejscach te cięcia będę dodawał. Teraz jestem w widoku od jakby na ukos, nie w widoku siatki. Jeżeli się przyjrzę teraz na pasek stanu na dole, to zobaczę, że jest coś takiego jak Z, to jest cut through, a więc będzie rozcinał na przełaj wszystko, jak leci. Widać, że teraz są dwa znaki cięcia na tej mojej prostej, teraz tylko jeden. Cut through jest tutaj może polecane, a może nie. Mogę także wziąć sobie coś takiego jak Angle Constrain za pomocą C. Klawisz C pozwala mi zakonstrainować się do osi, ale przy wykorzystaniu pewnych kątów. Jeżeli będę miał ustawienie swojego widoku równo w siatce, to jest szansa, że te kąty będą zachowane i będę miał płasko, że tak powiem, rozcięcie. Więc dodaję rozcięcie jeszcze raz. Teraz klawisz C. Dodaję rozcięcie drugi raz tutaj. Teraz obrócę sobie scenę trochę. Zobaczmy, czy teraz uda się ten kąt złapać. Próbuję. O, udało się. Teraz weźmy sobie jeszcze to. I tutaj znowu próbuję rozciąć. Tu gdzieś ten angle constraint powinien się pojawić. Ale jak widać, nie jest łatwo go znaleźć. O, tutaj. I na samym końcu ten punkt, który tu będzie, wyłącza teraz constraint do kątów. I kliknę w to samo miejsce, które miałem poprzednio. Jeżeli teraz wcisnę klawisz Enter, to po zaznaczeniu takich linii rozcięć, one zostaną po prostu rozcięte. To jest jeden ze sposobów.
ok, może troszkę bardziej pracochłonny, jak widać daje lepsze efekty, ale teraz i tak muszę zaznaczyć te krawędzie, całą tą pętlę i ją wyrównać po prostu do siatki, ewentualnie wyskalować w osi Z do zera. Więc to jest pierwsza moja krawędź. Teraz drugą mogę dodać naciskając Ctrl R już, ponieważ Blender znajduje linię cięcia. Zobaczmy, jak to wygląda w przestrzeni. Nie, niestety nie znajduje, dostaje tylko pojedyncze linie. No trudno, te pojedyncze linie nie są najlepsze, więc znowuż mogę uciec się do pomocy narzędzia takiego jak rozcinanie. Rozetnijmy teraz to szybko, więc biorę Cut True i rozcinam na przykład w ten sposób, ciach, Enter. Mam teraz rozcięcie, to rozcięcie skaluje na osi Z do 0, już mam dwie takie linie rozcięcia. Tą drugą, dolną, ustawiam tam, gdzie powinna stać, gdzieś tutaj. No i teraz należałoby jeszcze tylko wziąć i przeciąć tutaj gdzieś za pomocą narzędzia Cut Tool tą płaszczyznę. Oczywiście w siatce. A więc biorę sobie K i rozcinam po prostu. Tutaj weźmy sobie jeszcze zakonstrainowanie. Teraz klawisz F stawia nową linię cięcia, a więc dodaję następną. No i mam teraz dwie linie cięcia, wciskam Enter i mam po prostu rozcięty kawałek okienka. Jeżeli spojrzę w widoku od przodu, warto jeszcze dać wyrównanie do siatki. I teraz mogę przejść do trybu ścian i tę ścianę zaznaczyć, a następnie ją wyekstrudować do środka. I ten ekstrud do środka zrobię tak na oko na razie na jedną jednostkę Blendera. To jest okienko, które jest na samej górze. Gdybym chciał teraz zrobić okno na tej dolnej części, postępuję w sposób analogiczny, czyli przechodzę do trybu siatki, włączam sobie widok krawędzi na przykład, żeby było wygodniej, biorę narzędzie do rozcinania i po prostu rozcinam ten swój mesh zgodnie z kątami, to będzie pierwsze rozcięcie. Teraz wezmę sobie rozcięcie, które będzie tutaj i tutaj, a następnie nowe, które będzie tutaj i tutaj. I w ten sposób tnąc swojego mesha, od razu dostaję ładnie wyciętą geometrię. Wystarczy ją później tylko lekko wyrównać i jest gotowe. Wezmę jeszcze te krawędzie i pociągnę je do góry w osi Z, aby zgadzały się z rysunkiem. Teraz to, co jest tu w środku, to są drzwi. Te drzwi są tutaj, należy je również wyekstrudować. No, w kierunku na przykład osi Y, może dwie jednostki. Ta płaszczyzna, która powstała jednocześnie, zostanie usunięta, wywalam ją. No i teraz widać, że na samym dole jest płaszczyzna, która zostawia tu taką krawędź. To jest tak płaszczyzna dolna. Tę dolną płaszczyznę również stąd usuwam, powodując, że mój domek od dołu jest otwarty. Tak może zostać. Oczywiście po takiej operacji krawędzie, które pozostały nadmiarowo, można wziąć i przez Dissolve lub Limited Dissolve zwyczajnie usunąć. To powoduje, że moja geometria zostaje bardzo czysta. Zostało mi tutaj jeszcze jedno okienko małe do zrobienia, a więc zajmijmy się teraz tym małym okienkiem. W widoku siatki ono jest wstawione w tym miejscu, a więc mogę teraz zaznaczyć swoje krawędzie, przełączyć się w ten widok. Tak, to jest chyba tutaj ta strona. No i teraz znowuż narzędziem do rozcinania. Rozcinam, konstruując jeden raz, potem drugi raz, później trzeci raz i na samym końcu tutaj będzie rozcięcie czwarty raz. O, takie coś robię. Klawisz Enter i mam rozcięte. Proste jak drut, że tak powiem. Teraz jeszcze tylko Selection to Grid. Mam wszystko ładnie wyrównane. Zaznaczam płaszczyznę, która jest w środku i robię dla tej płaszczyzny również niewielkiego ekstruda, żeby powstało okienko. No i mam gotowy domek. To jest to zadanie, które należało wykonać. Tylko teraz należy zadbać o niepotrzebne krawędzie do usunięcia. I tu się szybko okaże, że nie wszystkie krawędzie można usunąć. Na przykład, jeżeli wezmę sobie te dwie krawędzie i te dwie, to Dissolve się nie powiedzie. To dlatego, że nie można mieć płaszczyzny z wyciętą dziurą w środku, bez żadnej krawędzi, która sięgałaby do samego brzegu. Zatem takie krawędzie można w ogóle zostawić. To jest czysty układ geometryczny, nie ma tutaj żadnych problemów. Natomiast te możemy bezpiecznie usunąć, one nie są tutaj potrzebne. I tak samo te można bezpiecznie usunąć. No i tutaj zostały też krawędzie, które powinny pozostać, nie będę ich ruszał. Niech tak na razie z nimi będzie ten domek. To jest domek, który należy wykonać. Oczywiście do niego dodałem jeszcze przy renderach coś takiego jak osobny obiekt o nazwie Plane, który był przeskalowany bardzo, bardzo mocno. No i później z kamery odpowiednio wstawiony widok został wyrenderowany. Więc tak to wyglądało. To była cała prawda na temat tego domku. Jeżeli wcisnę teraz F12, to wychodzi coś takiego. To jest zadanie, które należy oddać. Interesuje mnie tak naprawdę domek. Można do niego dodać tego Plane'a, ale to nie jest obowiązkowe. No i teraz to, co w tym domku powinno być, to ilość odpowiednia wierzchołków, krawędzi i ścian. A więc tak, mam 147 krawędzi, trochę dziwna ilość, wezmę jeszcze Remove Doubles na wszelki wypadek,
Wszystko było w porządku. 94 wierzchołki, 137 krawędzi, 54 ściany. Taka powinna być geometria tego domku. Jeżeli będzie inna, no to wtedy może się okazać, że będę bardzo, bardzo kręcił nosem. Takie zadanie należy wykonać z maksymalną precyzją. Oczywiście mówię tutaj do swoich studentów, nie do wszystkich użytkowników kursu. No a później będę to oceniał i zobaczycie, jaki będę przy tym groźny. Dobra, dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, no i życzę powodzenia w tym zadaniu. Nie jest ono wcale takie proste. Do zobaczenia.